Moim Państwa gościem jest profesor Monika Płatek. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. W Poznaniu odbywa się konferencja, panel dyskusyjny poświęcony uchodźcom. Czy to są zagrożenia, czy szansa, może coś innego? Po której ze stron będzie się Pani opowiadała? Po stronie praworządności. Po stronie praworządności, a w związku z tym po stronie, która wymaga od każdego obywatela i obywatelki w tym kraju, aby przestrzegali obowiązującego porządku prawnego. Artykuł 82 Konstytucji mówi: obowiązkiem obywatelki i obywatela w Polsce jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o jej wspólne dobro. I od każdego z nas wymaga się w artykule 85 punkt 1: obowiązkiem obywatelki i obywatela polskiego jest obrona ojczyzny. Obrona ojczyzny to jest to, co wynika z artykułu 2 Konstytucji, który mówi, że jesteśmy praworządnym państwem prawa. A w praworządnym państwie prawa się przestrzega. I w artykule 56 jest powiedziane, że cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Ustawa, która nas wiąże, to jest konwencja genewska wraz z protokołem nowojorskim, któryśmy podpisali w 1991 roku. Zgodnie z tą konwencją człowiek, który ucieka przed wojną, przed prześladowaniami religijnymi bądź z powodu orientacji seksualnej, identyfikacji płciowej, z powodu kryzysu, który jest w jego państwie, ma prawo starać się o status uchodźcy bądź o azyl polityczny w kraju, do którego dotrze. Czyli to, jak pan to stawia, za czy przeciw, jest postawieniem bardzo niewłaściwym. Ale to nie jest tytuł, ale ja rozumiem, czy pani będzie okej? Tu nie ma za lub przeciw. Tu sobie trzeba zdać sprawę z tego, że nie mówimy o zwykłym kryzysie. To jest test. Test tego, czy jesteśmy rzeczywiście ludźmi, czy stać nas na naszą państwowość. Polska 100 lat temu nie istniała. Nie istniała między innymi dlatego, że ludzie w tym kraju nie potrafili przestrzegać prawa, nie potrafili zarządzać państwem właściwie. Pod pretekstami stworzonych zagrożeń doprowadzili do tego, że było to państwo tak osłabione wewnętrznie, tak skłócone wewnętrznie, że 3 razy zostało rozebrane. Nie minęło 100 lat. Mamy w naszej historii pamięć faszyzmu, który był tuż przed II wojną światową. Mamy pamięć ławek, które były ławkami oślimi dla ludzi z pochodzenia żydowskiego, dla Żydów w Polsce. Mamy w końcu pamięć Żyda palonego we Wrocławiu w 2016 roku. Czyli tak naprawdę to nie jest kryzys uchodźczy. To jest kryzys polskości i tego, czy potrafimy być Polakami, czy potrafimy dotrzymywać słowa, czy potrafimy się trzymać naszych zasad. I już nawet nie będę mówiła o tym, czy potrafimy się zachowywać zgodnie z zasadami wymaganymi w chrześcijaństwie. Byłem uchodźcą, a przyjąłeś mnie. To jest zasada, którą się wygłasza. Jeśli ma być pustym tekstem, to znaczy, że być może nie jesteśmy bardziej wolności, państwowości, człowieczeństwa. Tego bym nie chciała. Ale myśli pani profesor, że przy obecnym rządzie jest możliwość tego, żebyśmy ten test zdali, o którym pani mówiła, test człowieczeństwa? Rządy mijają, my pozostajemy i trzeba mieć świadomość tego, że rządy obecnie rządzące w Polsce, które zachowują się w sposób, który narusza artykuł 13 Konstytucji, mówiący bardzo wyraźnie o tym, że zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program ich lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową, narodową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkowska. Pomijając to ostatnie, działanie, które polega na tym,
że ci, którzy doszli do władzy, interpretują swoją większość jako prawo łamania konstytucji, narusza artykuł 13. Ponieważ ludzie, konstytucja to nie jest książeczka, którą się macha. Konstytucja to jest umowa pomiędzy obywatelkami, obywatelami, a tymi, którzy są u władzy. I teraz każde wykroczenie przeciwko konstytucji jest powiedzenie panu, mnie, mam was w nosie, chrzanie was, nie liczę się z wami. Zrobię z wami wszystko, co chcę, bo mam władzę. Tymczasem konstytucja ogranicza demokrację. W tym sensie, że mówi, że nawet jeżeli do władzy dojdzie większość, to może z niej korzystać, ale w ramach konstytucji. I oczywiście wieje wiatr nacjonalizmów, wieje wiatr faszystowski, który polega na tym, że żeśmy w niektórych miejscach na mapie świata, niestety Polska jest również na tej mapie, stworzyli nowego bożka, stworzyli nową herezję, jak gdyby to państwo było tym, czemu można podporządkować wszystko. I ten uniwersalny suweren, który niby wszystko może. I oczywiście, jeśli to ja jestem suwerenem, to wymagam, żeby przestrzegać konstytucji. Skoro konstytucję się łamie, to znaczy, że tak naprawdę również i hasło suweren jest pewnym picem na wodę, fotomontażem, aby zmylić mi oczy. I przyzwolenie na to, aby pod pretekstem bezpieczeństwa doprowadzać do tego, aby łamać konstytucję i odmawiać pomocy potrzebującym, którzy nie są potrzebującym bez względu na to, co się działo, bo myśmy w tym brali udział. Polacy byli w Afganistanie, Polacy byli w Iraku, Polacy przez różne rządy, od lewicowych po prawicowe z PiS-em włącznie, tolerowali to, że na terenie Polski istniały miejsca, gdzie torturowano ludzi, właśnie dlatego, że uznano, że Polska to jest kraik, gdzie można nie przestrzegać praw człowieka. I teraz kontynuowanie tego samego stylu i tej samej polityki pokazuje, że to nie chodzi o bezpieczeństwo nasze czy o bezpieczeństwo światowe. Chodzi o to, aby zagwarantować grupie ludzi, która się nie liczy z prawem, nie gwarantuje praworządnych rządów, bezwzględną władzę nad naszym życiem, nad naszym bezpieczeństwem, nad naszymi dobrami, nad naszą możliwością myślenia, działania, czyli tak naprawdę doprowadza do sprowadzenia nas do podmiotów podległych, subordynowanych i niewolnych. Ale tak już się dzieje chyba. Ostatnio przyjęte przez Sejm ustawy, które tak naprawdę niszczą wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sądy i władza prokuratora generalnego, jednocześnie ministra sprawiedliwości. Oprócz tego zakazywanie chociażby stosowania albo utrudnianie w stosowaniu tabletki dzień po. Jest wiele takich rzeczy, które przez ostatnie dwa lata sprawiły chyba, że stało się to, o czym pani mówi. Nie stało się, staje się. I teraz to, czy to zapuści korzenie, będzie zależało od tego, czy my kupimy tę narrację, czy ją przyjmiemy, czy będziemy umieli jednakże przynajmniej rozumieć, że to, co się dzieje, to jest przemoc stosowana wobec całego społeczeństwa w imię nacjonalistycznych, nienawistnych haseł nawołujących do nienawiści ze względu na religię, do nienawiści ze względu na rasę, do nienawiści ze względu na pochodzenie. Czyli wszystko to, co nazwaliśmy przestępstwem zmowy i działań nienawiści. I teraz jest to pewna technologia władzy, o czym doskonale pisze Monika Bomako w książce Islamofobia jako technologia władzy. Jest z Poznania. Siedzimy w mieście, w którym nie ma makiety meczetu. Tak jakby to chrześcijaństwo nie było tylko jednym z trzech wielkich wychodzących z tego samego źródła religii. I to od nas zależy, czy my to kupimy, czy my naprawdę pójdziemy na to, żeby uznać, że nienawiść, obcość, nieufność to jest to, czym się będziemy kierować. Jeżeli to zapuści korzenie, to jesteśmy przegrani i nie potrzebujemy wrogów zewnętrznych. Czy mamy mówić, że katoliccy policjanci mordują na komendzie policji katolickiego chłopca?
Czy mamy mówić, że katoliccy bandyci gwałcą katoliczkę przez kilka dni, aż ona umiera, a katoliccy policjanci, prokuratorzy i sędziowie nie reagują? Czy mamy mówić, że katolicy wieszają kukłę Żyda na rynku we Wrocławiu? Czy mamy mówić o tym, że to katoliccy młodzi nacjonaliści wieszają portrety posłów pod pretekstem, że nas zdradzają w Unii, tak jakbyśmy chcieli zapomnieć, że Unia to my. Ja jestem członkinią Unii Europejskiej i obywatelką Unii Europejskiej i sobie to niezwykle cenię, jednocześnie będąc Polką. Pamiętajmy, że nie jesteśmy Polakami z wyboru, tylko z przypadku. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i członkiniami Unii Europejskiej z wyboru i nie przez przypadek. Ta władza stara się to pomieszać i nam odebrać zdrowe spojrzenie i racjonalne spojrzenie i prawdziwe spojrzenie na rzeczywistość, bo łatwiej wtedy jest manipulować ludźmi i łatwiej jest manipulować ludźmi, którzy są niezjednoczeni, którzy się kłócą wewnętrznie i którzy nie widzą, o co chodzi. Tracimy tak naprawdę bezpieczeństwo i wolność właśnie wtedy, kiedy się nie przestrzega konstytucji, a nie wtedy, kiedy się jej przestrzega. Jeżeli partia, która ma większość, jeżeli partia, która może rządzić i prowadzić swoją politykę, raptem niszczy ustrój demokratyczny, za którym żeśmy naprawdę nie tylko tęsknili, ale o który żeśmy walczyli przez dziesiątki lat, to o czym to świadczy? To każdy chyba powinien sobie zadać to pytanie. Każdy, kto może nie tyle, że śledzi to, co się dzieje w kraju, ale jeżeli dobro kraju leży mu na sercu. Nie. Niech pan zapomni o dobru kraju. Niech pan pomyśli o swoim bezpieczeństwie, swoim życiu i możliwości wykorzystania swojego potencjału. I o swojej rodzinie, i o swoich bliskich, i o swoich przyjaciołach. Kraj to wielkie słowo. Ja bym chciała móc się czuć dobrze, będąc w świecie i mówiąc, że jestem z Polski. I chciałabym, żeby mnie nie wytykali palcami, tak jak już to teraz robią. Chciałabym należeć raczej do grona ludzi, która w drugim człowieku widzi człowieka, bo to są ideały, które żeśmy przenosili. Musimy pamiętać o tym, że w tej chwili na świecie jest 65 milionów uchodźców. 40 milionów z tego to ludzie w Syrii i w Nigerii, którzy są w swoich krajach. 25 milionów to są ludzie na całym świecie. Kraje takie jak Jordania, jak Lebanon, czyli Liban, przyjmują, mając niewielki teren i będąc małymi państwami, przyjmują miliona, półtora milionów, 2 miliony uchodźców. Szwecja przyjmuje 100 tysięcy uchodźców. To, co nazywamy kryzysem uchodźczym, a co jest sprawdzianem w Europie, nie jest kryzysem. Milion ludzi, którzy przyjeżdżają, to nie jest problem. Problemem jest co innego. Problemem jest to, że kiedy w rodzinie 28 państw, Czechy, Austria, Polska i Węgry, kraje, które tak naprawdę wciąż mają na sobie nierozliczone i widocznie gryzące wyrzuty z okresu II wojny światowej, odtwarzają traumę, odwracając się znów plecami do potrzebujących, wtedy się zaczyna kryzys i problem, bo tam, gdzie miało być 50, zaczyna być 100. A w tym drugim kraju, pod pretekstem bezpieczeństwa, i jeszcze pan minister Błaszczak do biskupów, którzy starali się utworzyć korytarze humanitarne, które polegają na tym, że ludziom potrzebującym pomocy zdrowotnej, w sytuacji, kiedy umierają, najczęściej dzieciom, okazuje się pomoc. Pan minister Błaszczak powiedział, że tego nie można zrobić w Polsce, bo trzeba dbać o tkankę chrześcijańską. Jakże słaba jest ta tkanka chrześcijańska, skoro 7 tysięcy uchodźców, w kraju, w którym żeśmy w poprzednich latach przyjęli ponad 150 tysięcy ludzi z Czeczenii, nikt na to nie zwrócił uwagi, a teraz raptem miałoby to spowodować, że co, będziemy tutaj mieli terrorystów, tak jakbyśmy nie mieli własnych? Ja nie wiem, co jest większym zagrożeniem. Tak sobie myślę na chłodno, jeżeli ktoś nas ogląda albo słucha i tak sobie myśli, że no dobrze, sprowadzą nam tych uchodźców. Nie.
Ale tak, tak, ale tak nie możemy tymi słowami myśleć. Ale zaczynam myśleć tak jak przeciętny Kowalski, który gdzieś tam siedzi i ogląda wiadomości TVP na przykład. I tak naprawdę oni przyjdą, wezmą socjal i się nie zaaklimatyzują. Ale to, czy się zaaklimatyzują, czy nie, zależy od nas. I trzeba rozróżnić dwie rzeczy i zrozumieć, że rzeczywiście to nie jest rzecz na chwilę. Średni czas, kiedy to ta relokacja trwa, to jest 10 lat. W tym czasie rodzą się dzieci, w tym czasie ludzie zapuszczają korzenie. I dobrze byłoby, żeby chcieli zapuścić te korzenie w Polsce, bo jest następna rzecz. Kraje, które mają różnorodność ludzi, religii, postaw, to są kraje najszczęśliwsze i najbogatsze. Po to, żeby być krajem bezpiecznym i szczęśliwym, potrzeba, żeby ludzie, którzy żyją na tym terenie, mogli korzystać ze swojego potencjału. Więc oczywiście to, co trzeba stworzyć, to nie kolejne obozy koncentracyjne. My już dzisiaj pozbawiamy ludzi w Polsce wolności bez podstawy prawnej. Bez podstawy prawnej, udając, że można na zasadzie zabezpieczenia na całe miesiące pozbawiać ludzi wolności. Pod pretekstem, że będą to... Nie chcę nawet używać pojęcia, które wprowadził Gowin i Królikowski, a gdzie cały parlament przyklepał możliwość łamania podstawowych praw konstytucyjnych i prawnych. W każdym razie to już jest. I trzeba zrozumieć, że jak raz to zastosujemy do jednego Polaka, to potem będziemy to zastosować seryjnie do Polaków. Tymczasem przyjęcie ludzi w kraju, w którym brakuje młodzieży, brakuje ludzi do pracy, i który pokazuje, że w naszych przychodniach pracują Ukrainki, Syryjczycy, Białorusini, od lekarzy po specjalistów najróżniejszych i ludzi, którzy tak naprawdę już wprowadzili całą masę różnorodności. Mieszka u nas cała masa Wietnamczyków, Koreańczyków, Chińczyków, ludzi z południowej Ameryki i nie stwarzają problemów, czyli w momencie, kiedy przyjmujemy i patrzymy na to jak na możliwość rozwiązania problemu, Polska mogłaby prawdopodobnie przyjąć 500 tysięcy ludzi, bo tyle wyjechało z Polski do Anglii. I pewnie dobrze byłoby, żeby na początku nie przyjechało od razu 500 000, bo to w Anglii doprowadziło do tego, że się nienawidzi Polaków i używa się wobec nich podobnych pojęć, jak Kaczyński w stosunku do uchodźców, jak wcześniej Hitler w stosunku do Żydów. I to nie jest dobre. I dobre byłoby, żebyśmy tego nie kupowali. Natomiast zrozumienie tego, że przyjęcie uchodźców i umożliwienie im po pierwsze pracy, po drugie normalnego mieszkania, po trzecie rzeczywiście dopuszczenia do edukacji dzieci i umożliwienia normalnego życia. Część wyjedzie, część zostanie. My wszyscy na tym skorzystamy, bo tak się to dzieje na świecie, tam gdzie się to dzieje. Ci, którzy się odwracają plecami, dostają w plecy. I widok ludzi z różańcami w ręku, odwróconych plecami do morza, będzie z nami trwał przez całe lata i będzie się nam odbijał czynnik. Jeszcze tak się zastanawiam, skoro jesteśmy w Poznaniu, a to akurat miasto takie, w którym mam kilku znajomych, którzy są właśnie z tych terenów, w których główną religią jest islam, a uchodźców głównie wiążemy z islamem ze względu na położenie geograficzne tych państw, z których oni przybywają. I do tej pory nie ma problemów. Oni tutaj pracują, niektórzy od 4 lat i to nie tylko na niższych stanowiskach, ale niektórzy pracują chociażby w IT, gdzie są dobrymi programistami. I do tej pory jakoś żyliśmy wspólnie, a teraz nie możemy? To zależy od nas. Takiej władzy jak obecna, faszyzującej i jednakże słabej potwornie, skoro musi niszczyć i lekceważyć prawo, czyli lekceważyć każdego z nas po to, żeby rządzić, po to, żeby nie być rozliczana, po to, żeby wydawać pieniądze w sposób nieodpowiedzialny, po to, żeby stwarzać kryzysy, by uzasadniać możliwość inwigilowania każdej i każdego. Taka władza żywi się tworzeniem nienawistnych wzorców,
bez względu na to, czy papież powie, że to jest ohydne, żeby nazywać ludzi wyznania muzułmańskiego terrorystami, gwałcicielami, będą z tego korzystać i powoływać się na katolicyzm i chrześcijaństwo. I szczerze mówiąc, dziwię się Kościołowi katolickiemu, że po pierwsze uczestniczy w tej jadce, po drugie nie potrafi zareagować prawidłowo. Natomiast pomijając to, to tutaj niestety, nie mając dobrych tradycji, nie mając dobrych wzorców, mogąc się odwołać do tradycji 3 maja, bo za bardzo o tym nie pamiętamy, i do wieku, kiedy żeśmy przyjmowali uchodźców, wtedy Polska była od morza do morza i była najbogatsza. Czyli odwołując się do tradycji, które niezbyt dobrze kojarzymy, ale które jednak pokazywały, że Polska różnorodna była Polską bogatą i dobrą. Oczywiście możemy to robić, ale na dzień dzisiejszy, nawet nie mając takich wzorców, musimy zrozumieć, tu chodzi o nas. Tu chodzi naprawdę o test, czy się sprawdzimy jako ludzie, czy się okażemy niegodni nazwy chrześcijanina, chrześcijanki, Europejczyka, Europejki, człowieka cywilizowanego, czyli te wszystkie wartości, z którymi wynosimy się i stawiamy wyżej głowę, wymagają od nas właśnie tego, żeby wziąć odpowiedzialność za problemy, które stworzyliśmy. A nawet gdybyśmy ich nie stworzyli, pomóc tym, którzy są w potrzebie i zachować się jak porządny muzułmanin. Muzułmanin musi okazać pomoc nawet swojemu wrogowi. Więc nawet jeśli się ich boimy, to musimy zrozumieć, że spotkanie z człowiekiem sprawia, że on przestaje być straszny. A terroryści, ja bym wolała na początek, żebym się nie musiała bać policjanta na ulicy. Ja bym wolała, żebym nie musiała mieć braku zaufania do prokuratora i sędzi. Ja bym wolała, żeby idąc do urzędu, żebym wiedziała, że bez względu na to, jak się nazywa, bez względu na to, czy mi się obecna władza podoba, czy nie, moja sprawa będzie załatwiona zgodnie z zasadami dobrej biurokracji. Natomiast jeżeli dziś jest 10 grudnia i znów będziemy mieli co? 10 tysięcy, 20 tysięcy policjantów ściągniętych z całego kraju po to, żeby osłaniać jednego posła, który będzie przechodził przez krakowskie przedmieście, które będzie znów wyglądało, jakbyśmy sobie rekonstruowali stan wojenny i powstanie warszawskie? No jeśli mamy takie potrzeby, to może dobrze byłoby nie wykorzystywać do tego policjantów, którzy powinni naprawdę zajmować się bardziej pożytecznymi rzeczami. W związku z tym trudno. Mamy taką władzę, jaką mamy i mamy ją, bo na nią zasługujemy. I w związku z tym to teraz od nas zależy, czy okażemy dojrzałość i zaczniemy patrzeć na to z właściwej perspektywy, czy się damy. Czy damy się przestraszyć, czy zapuści korzenie nienawiść, wrogość, skłonność do kłótni i braku porozumienia. My już żyjemy w kraju, w którym 2 Polaków to 3 opinie. Na czym też obecna władza korzysta i będzie z tego korzystać. Bo to im daje przywileje, limuzyny, większe pensje dla nich, krewnych i znajomych królika i gorsze życie dla nas. Masło będzie wtedy jeszcze droższe, kiełbasa będzie jeszcze droższa i oczywiście to się przełoży nie tylko na nasz obraz w świecie, na czym mi też zależy, ale i na jakość naszego życia. Więc jeśli nam zależy na tym, żeby być szczęśliwymi, zdrowymi i żyć dłużej, to raczej powinniśmy domagać się przestrzegania prawa i zachowania się po ludzku. Dziękuję bardzo, profesor Monika Płatek, była moim gościem.